Dobre rozegranie Olgi Czukanowej. No i tu wydawało się, że ta piłka troszeczkę spadała, troszeczkę niedorzucona była do Antemki. Tym niemniej no, trzeba zwrócić uwagę na prostotę gry rosyjskiej drużyny, która gra przez najwyższy nasz blok. Frączak i Liktoras. Jedna ma 91, druga tak na oko widzę z 1,90 m. No nie trzeba być bardzo rozgarniętym, żeby raczej omijać ten blok. No, rosyjska rozgrywająca jednak w ciemno gra do swojej najwyższej koleżanki, bo taki każe trener, który z tyłu się no po prostu pastwi nad tymi zawodniczkami. Teraz już nie było wątpliwości, choć podbiła ten atak Gamowej Mariola Barbachowska, to przechodząca piłka mocno zaatakowała Jelizaweta Tiszczenko i zdobyła kolejny punkt. 21-18, wracając do Marii Liktoras i Kamili Frontczak, obie te panie mają po 191 cm wzrostu. Magdalena Śliwa, wrzucona nieco w siatkę Dorota Świeniewicz, broni Jelizaweta Tiszczenko, Czukanowa, Płotnikowa, no i nastrzeliła blok bardzo mocno, zdobywają punkt Rosjanki. 21 do 19 sygnalizują nam tutaj realizatorzy z Azerbejdżanu. Newralgiczny moment, myślę, że w tym secie, a może w meczu. Chciałoby się powiedzieć, że w meczu, bo jeśli my tego seta wygramy, to jak my wygramy, to będzie koniec meczu. Faktycznie, mieliśmy 3-punktową przewagę, nie wykorzystaliśmy akcji. Po dobrym odbiorze, no troszkę nam tu z boku oczywiście łatwiej, ale żeby Madzia Śliwa znowu wróciła do troszkę kombinacyjnej gry, no w tym momencie akurat nie mogła, wystawiała od dołu piłkę, jedynie mogła ratować, próbować na potrójnym bloku, ponownie się nie widzi, się męczyła. Tak szybko przesuwa się Jekaterina Gamowa z bloku do ataku, od razu potrójną ścianę tworzą Rosjanki. Mają to zdecydowanie wyćwiczone, już mają instynkt taki, że wysokie piłki, trzy zawodniczki idą do bloku, odwrotnie niż my. No, rzadko się spotyka zawodniczkę 2-5 po drugiej stronie i ta taktyka jest no, wymuszona w taką sytuację. Małgorzata Glinek, od czego mamy najlepszą siatkarkę Europy, od czego mamy najlepszą siatkarkę Pucharu Świata, zdobywa 22 punkt, 22-19, zagrywać będzie Maria Liktoras. Bardzo blisko to zwycięstwo, bardzo blisko sukces, triumf. Bardzo blisko, no pierwsze zwycięstwo w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Baku. Czukanowa wysoko do Płotnikowej, broni Magdalena Śliwa, rozegranie Agaty Mróz, świetnie Kamila Frączak, 23 punkt, cieszą się już Polki. Jakże blisko to zwycięstwo, 23-19, no i nie myli się po raz kolejny Kamila Frączak po skosie, nie kombinuje z atakiem po prostej, no jeśli wchodzą ataki właśnie po tym drugim kierunku, to czemu nie, 23-19. Czukanowa wysoko do Gamowej, zablokowana Jekaterina Gamowa i będziemy mieli pierwszą piłkę meczową, 24-19. Chyba możemy być spokojni o wynik, ponieważ raz, że gramy ponownie dobrze, a Rosjanki grają najgorszą siatkówkę, jaka jest do wyobrażenia w ogóle. Załamane Rosjanki, załamana Płotnikowa, zatrzymana za to Jekaterina Gamowa, piłka meczowa, Maria Liktoras, dobre przyjęcie, Czukanowa, zablokować raz jeszcze Gamową, broniła z olbrzymim poświęceniem Małgorzata Glinka, ale spokojnie gramy dalej. Jak najszybciej wrócić teraz na pozycję, ja myślę, że tam Andrzej Niemczyk już z boku, zresztą widzimy, że podchodzi, ustawia akcję, ja myślę, że nawet chyba trener zdejmie odpowiedzialność, nawet z Magdy Śliwy, tak? Doświadczonej rozgrywającej i nakaże jej teraz coś zagrać. Mamy trzy okazje do wygrania meczu. Jekaterina Gamowa, co zagrają Polki? Co wybierze Magdalena Śliwa? Podwójna, krótka, nie kończy Dorota Świeniewicz, ale teraz jest już po meczu. Polska wygrywa z Rosją 3-1. No coś nieprawdopodobnego, ponownie fantastyczny występ biało-czerwonych. Ponownie świetna gra zarówno Małgorzaty Glinki, jak i Kamili Frączak. Ten mózg drużyny, Magdalena Śliwa, także grała dziś naprawdę wyśmienicie. Brawa dla całej drużyny. Nie możemy zapomnieć przecież o Marioli Barbachowskiej, która przyjmowała wybornie, a także broniła, bo ta obrona wydaje mi się była sporym kluczem do dzisiejszego zwycięstwa. Ostatnia akcja mimo potrójnego bloku Tiurina nagrała do siatki, tam skoczyły Polki i wygrywamy z Rosją 3-1. Wojtek, z gry, z postawy, z walki możemy być zadowoleni. No, niczego lepszego nie możemy sobie chyba wyobrazić, natomiast tu nawet widzimy, jak dziewczyny reagują. One już, myślę, że w pewnym momencie tego meczu wiedziały, że na pewno mogą ten mecz wygrać. Natomiast Rosjanki
no załamane chyba zostały drugim setem. Jednak przegrać tak zdecydowanie, nie miały najlepszego, żadnego sposobu na ogranie nas. Bardzo dobre przygotowanie taktyczne. To było widać, że podjęliśmy dwie, trzy niesamowicie trafne decyzje i dziewczyny umiały to, trenerzy podjęli te decyzje, a dziewczyny umiały to przenieść na boisko, więc zagrało to, co uwielbiają i trenerzy, i kibice. Wszystko układało się dla nas, ale to nie było bez przyczyny. Graliśmy doskonałą taktyczną zagrywką, stacjonarną. Tylko krótki moment, gdy zaczęliśmy grać bardziej ryzykowno i psuliśmy. Natomiast doskonała kontra i rozłożenie ataku. Rozłożenie ataku nie tylko Gosia Glinka, tylko wszystkie dziewczyny, a wręcz można powiedzieć, że atak przeniósł się dzisiaj na Frączak. Zresztą ona grała na pozycji, która predysponuje atakującą do jak największej ilości piłek. Środkowe, bardzo dobrze na bloku. Jeszcze by się chciało, żeby troszeczkę więcej krótkiej, ale na rosyjskim ścianie to może była taktyka nie grać tyle środkiem, grać szybciej po skrzydłach. Polska, Rosja 3-1. Powoli kończymy pierwszy dzień turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Baku. Dzień jakże szczęśliwy, jakże radosny. Jutro kolejne starcie reprezentacji Polski. Jutro nasze panie, nasze mistrzynie Europy grać będą z Niemkami. Serdecznie zapraszam oczywiście na antenę stacji Polsat. Ten mecz także na żywo, także o godzinie 13.25. Oczywiście jeszcze siatkarskich emocji dziś nie zabraknie, bo o godzinie 20 na parkiecie w Lipsku po raz pierwszy wyjdzie reprezentacja Stanisława Gościniaka, by mierzyć się również z reprezentacją Niemiec w swoim pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Na razie jakże uśmiechnięci, jakże radośni. Żegnamy się z Państwem. Wojciech Drzyzga. Jerzy Mielewski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Sport za grosze. Sensacje za grosze. Podróże za grosze. Cyfrowy Polsat to sport, filmy, informacje i dużo dobrej rozrywki. Cyfrowy Polsat, najlepsze kanały telewizyjne za najniższą cenę. Odwiedź dystrybutora lub zadzwoń. Promocja, abonament 19,90 i antena satelitarna gratis. To nie jest ta potrójna rosyjska ściana, no i w to duża zasługa Magdaleny Ślip. Magdalena Ślip rozgrywa cały czas w takim rytmie, tu musi się dostosować do niej troszeczkę Frączak. To naprawdę jest bardzo ciężko na trzeci metr, zwłaszcza dostosować wystawę cały do... Cały czas nieco spóźniona Kamila. Wydaje się, jakby Kamila była lekko cały czas spóźniona, tu będziecie Państwo widzieć. Ona tam pokonuje dość daleką drogę, obiega całe boisko z tyłu, ale tu pięknie rozgrywa się, to jest właściwie bez bloku wystawa. Gamowa leci w powietrzu, właściwie podkłada ręce i ułatwia jeszcze atak naszej zawodnicy. Ale widzimy, jak Magda Śliwa widziała, gdzie są skoncentrowane trzy zawodniczki blokujące. Dwie przesunęły się na nasz lewy atak, tak tu jest. Mamy Gosię Glinkę i Skowrońska, która poszła krótką przesuniętą, tak zwaną od. Bardzo dobre rozegranie Magdy. No co już jest cała wirtuozeria rozgrywającej. Zobaczyć kątem oka, czy środkowa jest przed nią, czy za nią i rozegrać jakby w przeciwną stronę. Rosjanki zagrałyby do Jekateriny Gamowej na lewe skrzydło. Co w tym nie momencie, martwi, absolutnie. Co nas oczywiście nie martwi. 16-8, wysokie prowadzenie trzeba utrzymać, trzeba wygrać drugiego seta. No i otwiera się szansa, by upokorzyć Rosjanki w tym pierwszym meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Magdalena, musimy zachować i koncentrację i spokój.
Jurku, bo to jest taki mecz, który może się oczywiście wygrać i 3-0 naprawdę i w takim układzie, ale trzeba wierzyć też i bać się tego, że no Rosjanki mogą się nagle odrodzić. Nam idzie wszystko teraz, po prostu wszystko, fantastycznie. Broniła Mariola Barbachowska, jakimś cudem podbiła jeszcze piłkę do góry Kamila Frontczak i znakomicie, mimo potrójnego bloku, zmieściła piłkę w boisku Katarzyna Skowrońska. Fantastycznie. To co mówiliśmy, Rosjanki, jak nim nie zadziała blok, to w obronie, my to mówimy w naszym slangu, mają piach. Co się nie dotknie, wszystko wpada. 17-8 Szeszenina, no także nie była to przemyślana akcja, Śliwa, lewe skrzydło do Glinki, lekko, spokojnie bawi plasowana. Bawi się Małgorzata z Rosjankami. 19-7. To jeszcze raz akcja sprzed chwili, kiedy to atakowała Katarzyna Skowrońska. Proszę popatrzeć nad blokiem, lekko plasowany atak Siennikowa. Nie podbiła tej, wydawało się, łatwej piłki. 18-8. Która powinna to zrobić, weszła po to, żeby pomagać. Niewielkie out serwu Magdaleny Śliwy, ale próba zagrania, odrzucenia zawodniczki odbierającej bardzo daleko, aż na 9 metr. 18-9, jest znakomicie, jest fantastycznie, trzeba przyjąć. Irina Tybienichina przyjmuje Barbachowska, Śliwa od razu pod rękę do Katarzyny Skowrońskiej. W tempo, szybko, było dobre dogranie już od właśnie od pierwszego dotknięcia piłki. Płaska piłka do rozgrywającej Magdaleny Śliwy, ta pod rękę do Kasi Skowrońskiej. Z takim odbiorem mogę powiedzieć, że z naszą reprezentacją chyba nie wygra z europejskich zespołów nikt. 19-9. Małgorzata Glinka przyjmuje Siennikowa, Szeszenina, no niestety Anastazja Bielikowa, z jakim zacięciem zareagowała teraz po skończeniu tego ataku, od razu wzywa sędzia, no chce przystopować tego typu zachowania środkowej reprezentacji Rosji. Ostrzega zawodniczkę, że te gesty, to przypominamy sobie ten słynny gest Skowrońskiej na Mistrzostwach Europy, no niestety w siatkówce są bardzo wysoko postawione te bariery, manier zachowania się na boisku, nie wolno pokazywać, manifestować swojego zadowolenia w kierunku drużyny przeciwnej. No, ale widzimy, że nie wytrzymują tej presji psychicznej Rosjanki, bo to także jest oznaka słabości. Jekaterina Gamow. Nie ma się czemu dziwić, no, one chyba nie są przyzwyczajone do przegrywania w ogóle, a do przegrywania w tym stosunku, co jest na razie na tablicy 9-19, to jest po prostu deklasacja. Jedną ręką musiała wystawiać Magdalena Śliwa, nie udało się niestety, wpadła w siatkę. 10 punkt Rosjanek. Trzeba się skoncentrować w tym przyjęciu. Mariola Barbachowska gra dziś naprawdę znakomicie, świetne zawody. 19-11. Jekaterina Gamowa. Mocno Barbachowska, jest teraz świetne przyjęcie od razu do Doroty Świeniewicz, żeby bronić Jurina. Szeszenina na drugą linię do Gamowej niestety. Tym razem skuteczny atak, choć bardzo prosty i czytelny, mimo ustawionego podwójnego bloku. No Gamowa, to co mówiliśmy, najwyższa zawodniczka na świecie. No ma taki zasięg, że nawet 4 metra potrafi zaatakować skutecznie. Z Rosjankami trzeba grać do końca. 13-19, Barbachowska, Śliwa, druga linia, Małgorzata Glinka, nie najlepszą, miała teraz piłkę. Walczy jeszcze na siatce Katarzyna Skowrońska, ale zdobywają 14 punkt Rosjanki. No, trzeba zrobić przejście, trzeba zdobyć punkt. Od razu reaguje Andrzej Niemczyk, prosi o przerwę, bo seria dobrych akcji w wykonaniu Rosjanek. Słusznie zrobił trener Niemczyk, ponieważ faktycznie za darmo tu straciliśmy dwie piłki. Łatwa przechodząca piłka po takim plasie Małgorzatej Glinki. Skowrońska troszkę zbyt szybko i pochopnie podjęła decyzję o... Będzie mieć powtórkę. Bardzo dobry odbiór cały czas. Magda Śliwa, no... Można powiedzieć, że bardzo dobrze rozegrała, to był pojedynczy blok. Plas Małgorzaty Glinki, ale wracający na naszą stronę Skowrońska, no... Najlepsza decyzja to byłoby ponowne nagranie do naszej rozgrywającej tej piłki. Z tego ujęcia kamery będzie widać jeszcze to lepiej. Na pojedynczym bloku Glinka z 3 metra. Broni Gamowa, ale piłka przechodzi i teraz decyzja o albo jest atak, albo dogrywamy jeszcze raz. Ona wybrała taki półśrodek. Przyjęła Barbachowska teraz na środek do Katarzyny Skowrońskiej. Obróciła w lewą stronę nasza środkowa i zdobywamy 20 punkt. 20-13. To zagranie bardzo cieszy, bo ono potwierdza jakby naszą teorię, że dziewczyny są bardzo pewne. Jednak zagranie po dwóch, trzech błędach znowu piłki trudnej ze środka, to świadczy o jakiejś klasie zespołu. Zwłaszcza Magdaleny Śliwy, która decyduje o wyborze zagrania. Nie może się wstrzelić Katarzyna Skowrońska, jeśli jeszcze gra na środku dobrze, ale jeśli jeszcze poprawiłaby zagrywkę, no to naprawdę mogłaby zanotować znakomity występ na swoim koncie. 20-14, Jelena Płotnikowa. Przyjmuje Glinka, Śliwa, szybsza piłka do Doroty Świeniewicz. Znakomita kombinacja.
Jest 21 punkt dla Polek. No widzimy, jeśli jest przyjęcie, od razu różny wachlarz zagrań Magdy Śliwy. Nie gramy prosto, to jest bardzo duża zasługa tutaj Magdy Śliwy. Ona naprawdę dzisiaj prowadzi grę doskonale. Masz czego? Tu troszkę błąd naszych zawodniczek, niepotrzebnie. Przyjmiemy teraz drugą zagrywkę z wyskoku. O ile Skowrońska na pewno ma powiedziane, żeby tak zagrywać, to już Frączek powinna w tym momencie jednak zrezygnować na rzecz zagrywki stacjonarnej dobry. 21 do 15, Śliwak, autowy. Niestety pomyliła się Magda Śliwa. Zamysł dobry, wykonanie troszeczkę... Ja myślę, że ona bała się bloku, który jej odskoczy. Chciała zawadzić o ręce zawodniczki, a ten blok nie zdążył w ogóle do wyskoczyć. Ona kibnęła bezpośrednio wał. Jeszcze stan jest bardzo spokojny, 21-16, choć trzeba przyznać uczciwie, że nasza gra troszeczkę siadła. Dziewczyny straciły troszkę koncentrację. Musimy wrócić do dobrej zagrywki i spokojnego bloku. 21-16, Anastazja Bielikowa, druga linia, Małgorzata Glinka. Bezkompromisowy atak. Jak kłopoty, to Małgorzata Glinka, tak? Nie mamy żadnego kłopotu. Gramy bardzo dobrze, mamy przewagę naprawdę we wszystkich elementach. Ja myślę, że niepotrzebnie te dwie zagrywki pod rząd popsute troszkę nam tutaj zmieniły obraz i zaćmiły te dwie akcje takie sytuacyjne przegramy. 22 do 16, znakomita zagrywka Doroty Świeniewicz, druga linia, Gamowa, broni Mariola Barbachowska, Śliwa, druga linia. No i tym razem out. Nie było bloku, choć nasze zawodniczki tym razem protestują. Być może któryś sędzia liniowy pokazał, że było po bloku. Tak jednak się nie stało. 17 punkt Rosjanek. 17-22. Cały czas spokojnie, cały czas jest przewaga. Trzeba zdobywać kolejny punkt. Przyjmuje Niemczyk-Wolska. Piłka pod rękę od razu. Agata Mróz. Nie zatrzymały jeszcze naszych środkowych dzisiaj Rosjanki. Bardzo dobrze. Tak jak mówię, tu na razie najlepszą naszą zawodniczką jest Madzia, która rozgrywa doskonale, wykorzystuje właściwie wszystkie zawodniczki, ona rozgrywa, wszystkie zawodniczki są do dyspozycji jej, ona wybiera wariant. Widzimy zresztą, jak mało razy atakowała Glinka, a my prowadzimy 23-17 z Rosją, no nie z byle kim. Już 24. 24 punkt Polek, nie zrozumiały się teraz rezerwowe Irina Tebenichina, a także rozgrywająca Marina Szeszenina. To zaowocowało kolejnym punktem. No, bezradny Mikołaj Karpol. Mamy piłkę setową, drodzy Państwo. Popatrzmy, Agata Mróz. Szeszenino na lewe skrzydło. Za nisko jednak do Gamowej. Out. 20 punkt dla Polek. Wygrywamy drugiego seta łatwo, szybko i przyjemnie. Prowadzimy 2-0 w pierwszym meczu kwalifikacji olimpijskich. No jest wspaniale, jest znakomicie, drodzy Państwo. No i z niecierpliwością czekamy na trzecią odsłonę, na którą zapraszamy po krótkiej przerwie. Polską siatkówkę wspiera Plus GSM.
Przed nami trzecia odsłona meczu Polska-Rosja. Jak na razie widzą Państwo wynik 2-0 dla reprezentacji Andrzeja Niemczyka. Jeśli tak dalej będą grały Polki, to wynik dzisiejszego meczu nie musimy się martwić. Bezradne za to Rosjanki, bezradny Nikołaj Karpol. Nie ma w zasadzie innej alternatywy, nie ma już kogo delegować na parkiet, to może nas tylko cieszyć. Z taką drużyną, z tak grającymi naszymi zawodniczkami naprawdę możemy zawojować świat. Zdecydowanie. Dzisiaj poziom odbioru, sposób rozegrania, który pokazuje nasza reprezentacja, to chyba najbardziej ulubiona gra, jaką my gramy i którą trener Niemczyk chciał, żeby nasza drużyna grała. Wiadomo, że my mamy niezbyt wysokie skrzydłowe. No, dzisiaj nastąpiła zmiana. Niemczyk zastąpiła Froncza, która gra dobrze w ataku, bardzo dobrze na bloku. Natomiast wszystkie dziewczyny fajnie poserwowały. Rosjanki są rozbite, odrzucone daleko od siatki. No, grają jeszcze prościej niż w ogóle ich gra, która i tak nie jest skomplikowana. My zatrzymujemy albo je blokiem, albo bronimy i wyprowadzamy skuteczną kontrę w pierwszej akcji. Proszę zwrócić uwagę, że większość akcji trwa bardzo krótko. Jak na żeńską siatkówkę, kończy się bardzo szybko. Na pewno wrócił do swojego podstawowego zestawienia Nikołaj Karpol. Zatem z Anastazją Bielikową, z Jeliną Tiuriną, Natalią Safronową, Elizabetą Tiszczenko, Olgą Czukanową, Jekatiriną Gamową i Jeleną Płotnikową. Zaczynamy spotkanie w naszym zespole także bez zmian. Jesteśmy z Kamilą Frączak na ataku. Od razu pierwsza piłka. Nie kończy Katarzyna Skowrońska. Gamowa wrzucona w siatkę. Walczą Polki. Gramy dalej. Przebija Dorota Świeniewicz. Tiurina od razu rozegranie z obejścia. Bronią jeszcze Polki. Ależ olbrzymia ofiarność Marioli Barbachowskiej. Walczy o każdą piłkę. Znakomicie. Mimo że przegraliśmy tą akcję, tutaj troszkę takiej przepychanki na siatce było. No, oczywiście Rosjanki miały tą przewagę, że piłka w końcowej fazie znalazła się po ich stronie. Ale widzimy, że od razu psują zagrywkę. Olga Czukanowa, zagrywka w siatkę, jest remis 1-1. Na pewno ten set będzie ciężki, będzie trudny. Rosjanki za wszelką cenę będą tu walczyły o zwycięstwo. Wielokrotnie powtarzamy Państwu, zresztą troszkę grało się w siatkówkę, więc wiemy, jak ciężko jest wygrać trzeci set, gdzie się prowadzi 2-0 i to łatwo się prowadzi, właściwie bez oporu nasze wygrały. Teraz, żeby nie było, nastąpiło nagle zdziwienie, że Rosjanki jednak coś grają, bo one przecież potrafią grać i to grać bardzo dobrze. Barbachowska z drugiej linii, Dorota Świeniewicz, bronią Rosjanki, Płotnikowa, wałt, świetnie, prosty błąd Płotnikowej. No, chciała z drugiej piłki zaatakować Jelena Płotnikowa, na szczęście po skosie uderzyła w aut. 2-2. Małgorzata Glinka, przy tym ustawieniu zdobyliśmy serią kilka punktów w drugiej odsłonie tego meczu. Czekamy zatem za powtórkę. Fantastyczny as serwisowy Małgorzaty Glinki. No, nie mogą sobie poradzić z tą stacjonarną zagrywką naszej atakującej. Zdecydowanie, bo zagrywka z wyskoku, zaserwowana lekko, jest, piłka jest rotacyjna, bardzo łatwa do odbioru. Wszyscy, co grają w siatkówkę, wiedzą, że to jest o wiele łatwiejsza piłka. Mocno wykonana oczywiście jest trudna, natomiast ta piłka szybuje. Rosjanki nie umieją odbierać zagrywki dokładnie szybujące. Nieprawdopodobna Mariola Barbachowska w obronie, nieprawdopodobna także Dorota Świeniewicz. Po prostej mija blok, zdobywa czwarty punkt dla Polek. No, ale ja duże ukłony przed Mariolą Barbachowską w obronie. Dzisiaj nasze dwie najniższe zawodniczki no naprawdę brylują na boisku. Oczywiście inne tak samo, ale one te zawsze najmniej zauważane. Libero, dzisiaj Barbachowska gra doskonale i Śliwa, która rozgrywa doskonałą partię. Gamowa nie kończy, Śliwa w obronie ponownie wybornie. Kamila Frączak nie przestraszyła się, uderzyła mocno, goni jeszcze piłkę. Natalia Safronowa bez szans, zdobywamy kolejny punkt. Nie bała się Kamila Frączak, z trudnej pozycji, z ciężkiej piłki uderzyła mocno po skosie i zdobyła piąty punkt. 5-2, o czas prosi Nikołaj Karpol. Ucieka ten mecz rosyjskiemu magnatowi. Jakby trener zmienił trochę podejście do zawodniczek, jednak krzykiem widzi, że nikt nie wskóra. Naprawdę jest mi szczerze żal zawodniczek rosyjskich, jeśli chodzi o psychikę. To jest antypokazanie, jak się prowadzi zespół, co można zrobić z zespołem, który naprawdę powinien zdobywać medale olimpijskie, a nie może przebić dzisiaj piłki nam dokładnie. Wybroniła ten atak Gamowej Magdalena Śliwa, Kamila Frączak, choć niedociągnięta ta piłka, widzimy, musiała wyciągnąć się potężnie. No to Jelena Tiurina, widzimy, że no nie jest najlepiej usposobiona w obronie ta zawodniczka. Brawo dla Kamili, ale ja myślę, że nie mamy takich odgłosów w sali, te mikrofony nie są tam ustawione tak dokładnie, ale ja podejrzewam, że tam wszystkie zawodniczki wołały i krzyczały do Kamili: atakuj. Bo to jest właśnie to, jak idzie,
to trzeba podjąć ryzyko. Ponownie. Zablokowana środkowa gwiazda reprezentacji Rosji, Anastazja Bielikowa, 6-2. Wspaniały początek trzeciej partii, zresztą podobnie jak drugiej odsłony tego meczu. 6-2, no i to o czym mówiłem. Kolejna seria fantastyczna przy zagrywce Małgorzaty Glinki. Tak, nisko kładzie piłkę nad siatką, ona naprawdę szybuje. To doskonała obrona, bo Gamowa atakuje nam już we wszystkie strefy, które są możliwe i nigdzie nie może znaleźć pustego miejsca. Ponownie wyblokowany ten atak na środek, niech skończyła jednak Katarzyna Skowrońska raz jeszcze. Tym razem Płotnikowa, gramy dalej, jest szansa na siódmy punkt. Dorota Świeniewicz zablokowana niestety, także niedociągnięta trochę ta piłka, zagrana na 3/4 siatki, tam zdążył ustawić się już rosyjski blok, ale duże brawa za tę akcję, bo także ponownie świetnie w obronie, szkoda jednak, że nie było kończącego ataku. 3-6, Jekaterina Gamowa. Dobre przyjęcie, Glinka bała się zaatakować tym razem, zasekurowała Czukanowa, Natalia Safronowa mocno po skosie. Złapała się teraz za głowę Mariola Barbachowska, bliska wybrony, obrony tej piłki, Jekaterina Gamowa, 4-6. Wszystkich akcji nie wygramy, spokojnie, nic się złego nie stało, faktycznie przegraliśmy dwie akcje, ale w sposób siatkarski, to nie były ewidentne błędy, to były siatkarskie po prostu przegrane akcje. Szybsza piłka do Doroty Świeniewicz, broni tym razem Ciurina, Safronowa mocno, troszeczkę za bardzo przesunęły się w prawą stronę. Safronowa to zawodniczka, która bardzo lubi atakować po skosie. Ja ją obserwowałem właśnie na tym turnieju, była okazja oglądać kilka meczów. No i powinny ostry skos skakać. Zdecydowanie atakowała wiele piłek, właśnie głęboki, ciasny skos. Myślę, że za chwilę nastąpi korekta naszego bloku. Szczęście teraz Gamowej. Kiwała Dorota Świeniewicz, jeszcze walka na siatce, Czukanowa wysoko do Safronowej. Po prostej. Zmieniła tym razem kierunek Natalia Safronowa. Oczywiście te zawodniczki są przecież także znakomicie wyszkolone technicznie. No i odrobiły Rosjanki straty. 6-6. Cały czas zagrywa Jekaterina Gamowa. Trzeba się skoncentrować, wyprowadzić skuteczną akcję. Gamowa przyjmuje Małgosia Glinka. Lewe skrzydło Dorota Świeniewicz. Niestety nie ma kończącego ataku. Cały czas druga linia do Gamowej. Broni Magdalena Śliwa, Glinka wystawia, Kamila Frontczak, block out i punkt dla Polek, wreszcie, 7-6. Dobrze, że uciekliśmy z tego ustawienia, faktycznie nam się coś zacięło, mimo dobrego odbioru nie potrafiliśmy skończyć piłki ani z lewego ataku, ani z trzeciego metra i środkowe też nie dały rady. No block to jest element bardzo trudny, nie za każdym razem zadziała, choć ustawialiśmy podwójny, nie przynosił on efektu. Z miejsca zagrywa już Katarzyna Skowrońska, mylą się Rosjanki, ósmy punkt dla Polek, pierwsza przerwa techniczna w trzecim secie. No widzimy, trener Andrzej Niemczyk zauważył, że nie idzie ta zagrywka z wyskoku Katarzynie Skowrońskiej. No i widzi także, że zagrywka stacjonarna przynosi efekty, zatem po co ryzykować? Popatrzmy. Oczywiście nie ma sensu forować jakiegoś systemu grania, w tym wypadku zagrywki z wyskoku, gdzie jest duże, ponosimy duże ryzyko, skoro można powiedzieć każda przebita piłka na ich stronę dowolnym sposobem przynosi nam efekt w postaci złego odbioru i rosyjska rozgrywająca wystawia byle gdzie, byle jak od dołu. Niech Rosjanki grają piłką, one robią tyle dzisiaj własnych błędów, na pewno o tym Andrzej Niemczyk mówi. Dziewczyny, wy jak najmniej błędów, jeśli coś, oddawajmy piłkę na stronę Rosjanek, one naprawdę połowę z tych piłek nam oddadzą za darmo. Dużo lepiej predysponowana nasza drużyna niż chociażby w czasie Pucharu Świata, kiedy nie prezentowaliśmy tego typu gry. Dziś wychodzi nam niemal wszystko, gramy w każdym elemencie znakomicie. Blok, przede wszystkim obrona, no i rozegranie. To, na co narzekaliśmy w czasie turnieju w Japonii. Dziś Magdalena Śliwa ponownie prezentuje nam tą wielką klasę. Zresztą przecież jest najlepszą rozgrywającą Europy. No, tak została okrzyknięta po mistrzostwach w Turcji. Katarzyna Skowrońska, no tym razem jednak z miejsca także w siatkę zdobywają punkt Rosjanki. Chciałbym zagrać takiego siatkarskiego przysłowiowego sznyta, niziutko nad taśmą, no troszkę przesadziła. Po czasie to ryzyko chyba było zbyt wielkie. Płotnikowa wysoko wyrzuciła piłkę, jednak nie ryzykowała mocnej zagrywki. Dobre przyjęcie, Dorota Świeniewicz na opadający blok, bronią się Rosjanki, Czukanowa. Trzeba skończyć tę akcję, rozgrywa Agata Mróz, podwójne zagranie, niestety nieczyste odbicie Agaty Mróz. No troszeczkę to odbicie faktycznie nawet wizualnie wyglądało
Najpierw jedna ręka, później druga dołączyła. Sędzia to wyłapał. Tak jest zasada. No, pierwsze odbicie w siatkówce właściwie można odbić wszystkim i dowolnie jak, ale drugie musi być już bardzo czyste, zwłaszcza palcami. Przyjmuje Małgorzata Glinka, znowu szybsza piłka do Doroty Świeniewicz, Czukanowa, Gamowa. Nie było komunikacji tym razem. Małgorzata Glinka, świetnie. Jak nie idzie lewe skrzydło Dorocie Świeniewicz, jest oczywiście na posterunku Małgorzata Glinka, 9. punkt dla Polek. Lewy atak chyba nie jest ulubioną strefą Świeniewicz. Ona dość często jest zmuszona do atakowania tam, ale na podwójnym bloku i bloku rosyjskim. Ona nie chce popełnić błędu. Atakuje dość asekuracyjnie, ale faktycznie niepopełnienie błędu powoduje u Rosjanek tyle błędów. Widzimy, że nasze zawodniczki też kiwają w momentach trudnych. Nie atakują. Ja myślę, że to też jest decyzja trenera. No niestety nie zdobyliśmy teraz punktu mimo znakomitej wcześniejszej obrony Marioli Barbachowskiej. Rzeczywiście nie atakowała teraz Małgorzata Glinka. Ona tym, tak co drugi było... atakuje. Jeśli by tylko dotyczyło to jej, to jeszcze by to nie miało wielkiego znaczenia. Natomiast faktycznie już nasze zawodniczki któryś raz kontrę rozwiązujemy w sposób taki łagodny, delikatny dla przeciwniczek. No i to akurat nie jest dobre w tym momencie. Teraz bezpośrednia pomyłka Kamili Frączak. Atak z trzeciego metra po prostej, ale zdecydowany aut. Trzeba chyba zagrać przez środek. Dawno nie oglądaliśmy tej akcji. Czy Agaty Mróz, czy Katarzyny Skowrońskiej. Mocna zagrywka. No i mamy. Zatrzymana jednak Agata Mróz. Jest jednak cały czas akcja. No i seria błędów. Seria nie najlepszej gry Polek na środek. Dość czytelne teraz rozegranie do Agaty Mróz. Spodziewały się tego Rosjanki. Wyskoczyły do bloku. Ponowienie ataku do Kamili Frączak, także nieskończony. No i od razu zawodniczka Winiar Kalisz siada na ławce rezerwowych. Pojawia się Małgosia Niemczyk-Wolska. Szuka trener Niemczyk troszkę spokoju na boisku. Faktycznie te ostatnie punkty przegrane, to część z nich była po naszych błędach własnych. Należy grę uspokoić, spojrzeć troszkę na tablicę. To my prowadzimy 2-0. Nic złego się nie dzieje. Wynik 11-10. Nie robić własnych prostych błędów, żeby nie dać rosyjskiej drużynie załapać rytmu, który one też w tym meczu jeszcze nie pokazały ani przez moment. Właściwie pierwszy set w ich wykonaniu był tylko poprawny do stanu 20-18. 11-10, Dorota Świeniewicz, niestety kolejny aut. Sporo tych mimo wszystko zepsutych zagrywek, szkoda, szkoda, ale gramy dalej. 12-10, 12 punkt Rosjanek. Trzeba się skoncentrować, jakaż byłaby radość, jeśli udałoby się wygrać z Rosjankami tu w Baku. 3-0, Agata Mróz. Poprawiły obronę Rosjanki, Śliwa. Dorota Świeniewicz po prostej, dobrze ustawiona tam Anastazja Bielikowa, Gamowa. Świetnie, późno skoczyła Magdalena Śliwa. Raz jeszcze do Doroty Świeniewicz, aut czy boisko? Aut niestety. No i seria punktów Rosjanek. Miękko gramy w ataku, faktycznie Rosjanki nie mają problemu z obroną tych piłek. One nas nawet nie blokują, ale spokojnie te piłki podbijają i to one wygrywają kontry, co było do tej pory naszą domeną. Przyjmowała Małgorzata Niemczyk-Wolska. I Małgorzata Glinka. Fantastycznie po skosie zobaczyła, gdzie jest niebroniona część parkietu. Tam skierowała piłkę. 13-11 dla reprezentantek Rosji. Relacja ataku lekkiego, tych plasów, kiwek do mocnego musi być jak 1-2. Nie może być na równo. My więcej teraz kiwamy i plasujemy niż atakujemy mocno. No teraz nieprzyjemne zagranie, jeśli chodzi o rosyjską zawodniczkę, dostała w twarz, ale atakowała Śliwa. Widzimy, jak zawodniczka to wszechstronna. Ale to wzbudza radość u rozgrywającej, bo to zawsze ciężko zdobywa się te punkty tym zawodniczkom. A jeśli uda się skończyć przechodzącą piłkę, to tak mobilizuje, bo wiesz, na pewno byłeś rozgrywającym, Wojtek, to no, także czasami lubiłeś przyłożyć. No na szczęście my graliśmy na dwóch, to dało się jej poatakować. Śliwa rzadko atakuje, nawet na rozgrzewce pewnie nie. Więc to na pewno jej przyniosło troszkę radości. Zagięła teraz Małgorzata Glinka, chciała po ostrym skosie, tak w 4 metry parkietu uderzyć nasza atakująca. Nie udało się, szkoda, szkoda. 14-12. Tak, nie wykorzystujemy już paru szans. To jest troszkę niebezpieczny moment, bo faktycznie mieliśmy 3-4 piłki, to dobre po naszej stronie i to my popełniamy błąd bezpośredni. Nie dajemy szansy Rosjankom się pomylić. Przyjęła Świeniewicz, Glinka lekko, cały czas nie ma mocnego ataku w wykonaniu zawodniczki Asystelu Nowarra. Broni jednak kolejną piłkę Małgorzata Glinka i Niemczyk-Wolska. Świetnie. Pierwszy atak tej zawodniczki i od razu udany, od razu skuteczny, od razu celny. Wyskoczyła w górę, popatrzyła i uderzyła. To bardzo trudna piłka wracająca z pola, właściwie nie rozgrywana, tylko wystawiana z trudem.
Dobrze, że tu Małgorzata nie popełniła błędu, bo wcześniej koleżanki, każda z nich już zrobiła taki błąd. Czukanowa, Gamowa zablokowana niestety. Pomyliły się troszeczkę Polki, ale dobrze ustawiły ten blok. Późno skaczą do Jekateriny Gamowej. No i brakowało 10-20 centymetrów, by zatrzymać Jekaterinę Gamową. Troszkę nasze dziewczyny są jakby zniecierpliwione tym, że znowu nie wychodzą im wszystkie akcje. Naprawdę graliśmy aż za dobrze, można powiedzieć. Wygrywaliśmy wszystko i akcje dobre i dzięki nam i dzięki Rosjankom. Mówiłem o tym. Nie przestraszmy się wygrać, to jest jedna taka siatkarska prawda, ale druga. Nie możemy liczyć na to, że Rosjanki będą grały naprawdę tak źle. Przy naszej, z całym szacunkiem, bardzo dobrej grze, jednak to Rosjanki dawały nam mnóstwo darmowych punktów. One teraz wróciły do jako takiej gry Rosjanki, nic wielkiego. Natomiast my popełniamy tych błędów zdecydowanie za dużo. Oto jeden z nich, no odbiór libero bezpośrednio właściwie w aut, gdzie Glinka próbowała jeszcze ratować tą piłkę, ale sytuacja była beznadziejna. Przebiła piłkę Małgorzata Glinka, koncentracja i raz jeszcze koncentracja. Trzeba zrobić przejście, zdobyć punkt. No, mieliśmy przykład w pierwszym secie, że tu wszystko może się zdarzyć. Oczywiście, to jeszcze dobry stan, poza tym zepsuliśmy za dużo zagrywek. Zagrywka stacjonarna. Trener Niemczyk narzucił pewien styl zagrywki, pewien sposób wykonania. Dziewczyny bardzo dobrze to realizowały przez 2,5 seta. Podjęły jakby, jeszcze chciały większe ryzyko podjąć, zdobyć punkt z tą zagrywką stacjonarną bezpośrednio. No już jest sztuką bardzo trudną, przewyższającą jakby troszkę logikę w tym momencie. Rosjanki tak nie odbierają dokładnie. Nie ma co szukać już na zagrywce więcej utrudnienia. Nie możemy dać się rozpędzić tej maszynie rosyjskiej. Jelizaweta Tiszczenko przyjmuje Małgorzata Glinka. Śliwa i kombinacyjna akcja. To, co pamiętamy z Mistrzostw Europy. Małgorzata Niemczyk-Wolska. Zdobywamy punkt. Bardzo ciekawe zagranie. Małgorzata Niemczyk zbiegała z lewego skrzydła. Nasza zawodniczka środkowa grała przesuniętą krótką. A dodatkowo jeszcze tam Małgorzata Glinka na prawym skrzydle też szła na szybką piłkę, niewysoką. Także bardzo kombinacyjna, ciekawa akcja. Czukanowa do Bielikowej. Walczy Katarzyna Skowrońska. Czukanowa, Gamowa. Broni Śliwa i Niemczyk-Wolska, nie ma punktu, przebiją jeszcze Rosjanki, walczymy. Rozgrywa od razu Magdalena Śliwa, może niepotrzebnie, Niemczyk-Wolska. Bronią teraz fantastycznie Rosjanki, kiwa tylko Gamowa, Śliwa, szybka piłka do Niemczyk-Wolskiej. No mamy wreszcie taką żeńską wymianę, Płotnikowa zablokowana, fantastycznie. Powiedziałeś, Jurku, wreszcie, ja bym wolał, żeby nasze grały po męsku, bo ta gra chyba bardziej nam służy. My faktycznie na tle Rosjanek, jeśli kończymy wszystko w pierwszej akcji, to jest dużo, dużo lepiej. To one potrzebują jakby złapać rytm gry i więcej tych akcji dla siebie mieć. Natomiast my dobrze byłoby, żebyśmy kończyli to wszystko w pierwszych akcjach. 16-15. Małgorzata Glinka. No często zdobywamy serię przy zagrywce tej zawodniczki. Gamowa, ustawić blok. Broniła jeszcze Niemczyk-Wolska z dużym poświęceniem, ale atomowy atak Jekateriny Gamowej. Niewiele brakowało, ta piłka wyszła niewiele w aut, ale faktycznie obrana na czysto tego ataku Gamowej jest no niebywale trudny. Zasięg, widzicie Państwo zresztą nawet w telewizji, widać różnicę wzrostu, co na żywo pewnie jeszcze musi być o wiele więcej. Zawodniczka o takich parametrach no, atakuje doskonale. Irina Tybienichina zagrywała, Śliwa, druga linia, Małgorzata Glinka, out, niestety. Rzadko myli się nasza liderka, tym razem jednak Wout szukała prostej, lekko w prawą stronę jeszcze obróciła piłkę, 18-15 dla Rosjanek. Rosjanki w jakiś sposób na początku meczu pokazały, że będą na nią czekały. Myślę, że Małgorzata ma troszkę obawy, jeśli chodzi o blok. To musiało się tak skończyć. Wyrzucona za antenkę Dorota Świeniewicz. Potrójny blok już czekał Rosjanek. Nie mogła w zasadzie nic zrobić. To jest ta gorsza wersja wydarzeń, która zaczyna nam się na boisku teraz dziać. To Rosjanki nas odrzuciły od siatki. My gramy prosto, czytelnie dla ich bloku i ten blok rosyjski działa, albo rosyjskie zawodniczki bronią i kończą atakiem bardzo mocnym, nawet na naszym podwójnym bloku. Troszeczkę dekoncentracji także w przyjęciu. Mariola Barbachowska, teraz jest widzimy, musiała odbiec na trzeci metr. Magdalena Śliwa wyrzuciła za antenkę Dorotę Świeniewicz, no i przy takim wysokim, potrójnym bloku
strasznie ciężko. Mówiliśmy o tym, że niewiele zespołów żeńskich gra potrójnym blokiem. Rosjanki są jednym z niewielu zespołów, który no, mając ten element bardzo dobry, ze wszystkich wysokich piłek trzecia zawodniczka stara się dołączyć. No właściwie wtedy nie ma miejsca do zaatakowania. Teraz było szybkie dogranie, jednak znakomicie w obronie Ciurina. Safronowa, aut czy boisko? Niestety boisko po prostej. Natalia Safronowa. 20-15, no musimy jeszcze walczyć o przerwę, prosi Andrzej Niemczyk. No teraz Ciurina znakomicie w obronie i w konsekwencji skuteczny atak Natalii Safronowej. To, co było naszym atutem, teraz przeszło na stronę Rosjanek niestety, ale być może to no, chwilowe, oby. Troszkę się obawialiśmy tego, wiadomo, że taka seria długa, doskonałej gry, no czasami przerywa się, poza tym to Rosjanki, ja tu zwracałem uwagę, że to Rosjanki grały fatalnie, popełniały dużo błędów własnych. Ta gra się teraz zmieniła oczywiście na niekorzyść dla nas, bo Rosjanki wróciły do w miarę przyzwoitej, normalnej gry, one jeszcze dalej nic wielkiego nie grają, ale też trzeba powiedzieć, że i to my straciliśmy nasz atut podstawowy, zagrywkę. No nie działa nam już teraz blok. Rosjanki odbierają dokładniej, na pewno troszkę rozgrywają lepiej. Pobudzę swoje koleżanki, Małgorzata Niemczyk-Wolska. Można jeszcze wygrać, tu trzeba walczyć. To nie jest zły wynik, to jest wynik bardzo trudny dla drużyny teraz prowadzącej, dla Rosjanek. One jednak tego seta wiedzą, że to może być ostatni ich set, a nasze mogą rzucić wszystkie siły na końcówkę. Zobaczymy, czy tak się stanie. Katarzyna Skowrońska, popatrz. Mocno Ciurina wyciągnęła się niczym struna. Natalia Safronowa niestety przebiła się przez blok Agaty Rusi i Małgorzaty Niemczyk-Wolskiej. Nie zdążyły w obronie nasze zawodniczki. 21 punkt, 21-16. Mimo, że Rosjanki grają prosto i czytelnie dla naszego bloku, no nie jesteśmy w stanie na razie ich zablokować. Ten blok przeszkodził naszej zawodnicy w obronie. Przyjmowała Glinka, podwójna, krótka, świetnie, bez bloku. Wyczyściła siatkę Magdalena Śliwa i mogła na czysto zaatakować Dorota Świeniewicz. Fantastyczna akcja. To zagranie, można powiedzieć, chyba będzie nazywane ala polska reprezentacja, czy może jakiś dostanie pseudonim. Faktycznie to jest gra, którą nasze dziewczyny preferują. Safronowa, Czukanowa pod rękę do Bielikowej. Nie było bloku. Tak jest. Punkt dla Polski. Po raz kolejny kłócą się Rosjanki, a w roli głównej Anastazja Bielikowa. 21-18. Przestrzeliła Rosjanka, dostała za niską piłkę. Spięta ręka w łokciu. Małgorzata Niemczyk-Wolska. Przyjmuje Safronowa, Czukanowa, wysoko do Safronowej, zablokowana, nie, jednak aut, niewiele, prawa ręka Magdy Śliwy, chyba trzeba zamknąć ten blok. No tak, Madzia się na pewno tam starała maksymalnie to wykonać, bo ona dobrze o tym wie, natomiast no, rosyjska rozgrywająca też wie, że Magda jest nie jest jakąś wielką atletką, nie gra przez tą strefę, wykorzystując jej niższy wzrost. 22-18, przyjmuje Barbachowska, Śliwa, zablokowana niestety Agata Mróz. Tym razem dobrze odczytały Rosjanki, przesunęły się od razu, próba zagrania krótkiej, przesuniętej, no niestety tym razem nie przyniosła efektu. 23-18, Anastazja Bielikowa, out, 23-19. No chyba to ten moment, w którym trzeba przycisnąć, w którym trzeba odrobić straty, trzeba wyrównać i pokusić się o zwycięstwo. 23-19, Nikołaj Karpol, jak zwykle zdenerwowany, podirytowany. Dorota Świeniewicz-Czukanowa z obejścia, niestety Jelizaweta Tiszczenko zdobywa 24 punkt. Będziemy mieli pierwszą piłkę setową w trzeciej odsłonie tego meczu. Wiemy, że Rosjanki troszkę uspokoiły swoją grę, te ciśnienie jest na pewno na nich już nie aż tak ogromne. Chyba po raz pierwszy zagrały próbę krótkiej z tyłu z obejściem, no i skutecznie. Od razu na parkiecie pojawiła się Sennikowa. No, bardzo dobrze, że się pojawiła, zepsuła zagrywkę, 20 punkt Polek, ale to cały czas piłka setowa dla reprezentacji Rosji. Można jeszcze powalczyć, można spróbować odrobić. W siatkówce nie takie rzeczy się zdarzały. Izabela Bełcik, podnosi podwyższenie bloku. Tak, zdecydowanie. No na pewno próba zagrywki troszeczkę ostrzejszej. I teraz to, co zrobił trener Niemczyk, no próba zablokowania lub wyblokowania ataku Rosjanek, wygranie kontry. Teraz musimy troszkę liczyć już na szczęście siatkarskie. Agata Mróz przyjmuje Ciurina, Czukanowa z obejścia, bronimy się, Małgorzata Glinka mocno i skutecznie boisko, kolejny punkt dla Polek.
doskonały atak Małgorzaty teraz. Najpierw bardzo dobra reakcja bloku, wyblok, dogranie do Małgorzaty na lewy atak, a ona ma po trójbloku, po prostej, zmieniła rytm ataku doskonale. Jeśli zdobędziemy jeszcze jeden punkt, mogą zacząć denerwować się Rosjanki. 21-24, Safronowa nie ma przyjęcia, 22-24. Pomyliła się teraz rosyjska przyjmująca, znakomicie, 22-24. Wzięty przez trenera Karpola, bo to wyraźny błąd odbierającej. No tak, ten trener teraz sprawi pół czasu na rezerwową, którą i tak już zdjął. Ale tak jak mówię, to nie nasz problem, ale chciałbym zwrócić Państwu uwagę, jak te zawodniczki są poddane jakiemu ciśnieniu. Ja bym chciał wiedzieć, jakby się zachował Adam Małysz, jakby tak Tajner na niego krzyknął, jak ty skaczesz. Za plecami Nikołaja Karpola, Valentina Ogienko, niegdyś znakomita rosyjska siatkarka, jednak no, jak widzimy, głosu nie ma podczas przerw. Nikołaj Karpol tylko rozdaje te reprymendy na lewo i prawo. 22-24 zagrywają Polki, no i trzeba walczyć. Agata Mróz cały czas w polu zagrywki. Ciemno, możemy powiedzieć, że rozgrywająca rosyjska teraz wystawi na lewy atak do gębowej. No mogę się założyć o duże pieniądze. A jeśli nie, to tej rozgrywającej zwrócę honor rosyjskiej. Agata Mróz, popatrzmy. Znakomita zagrywka, Gamowa lewe skrzydło. Niestety to jest koniec trzeciego seta. Wygrywają Rosjanki. Jest 2-1.